17 września 1939. Pamiętamy. Kapral podchorąży Wiktor Gołębiewski trafił do obozu jenieckiego w Zaporożu. Został wzięty do niewoli sowieckiej razem z oddziałem spod Włodzimierza Wołyńskiego 18 września 1939 roku. Latem pracowali 14 godzin dziennie, zimą około 11. Karczowanie lasów, wożenie ziemi taczkami. Brnęli po kostki w lodzie i błocie, niektórzy bez butów. Żołnierzom mówiono, że jeśli będą dobrze pracować, w nagrodę otrzymają list od rodziny. Pracowali, ale listów nikt nie dostawał. 17 września 1939. Pamiętamy.